Władysław Sikorski urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie nad Wodą, położonym wówczas w granicach zaboru austriackiego. Ojciec Tomasz z zawodu był organistą, ale pracował jako nauczyciel szkół ludowych na Podkarpaciu. Matka Emilia zajmowała się wychowaniem dzieci, których w domu Sikorskich było troje. 3 lata po narodzinach Władysława umiera Tomasz Sikorski i odtąd cała odpowiedzialność za wychowanie i utrzymywanie rodziny spadła na matkę przyszłego generała, Emilię. W 1902 roku Władysław Sikorski rozpoczyna studia na Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów Politechniki Łódzkiej. Środowisko akademickie sprzyja prowadzeniu działalności patriotycznej, do której przyłącza się także przyszły generał.